Cześć, siemanko, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj, tak jak zapowiadałem na shorcie i tam sprawdzaliśmy na filmiku short, to gdzieś tutaj będzie odnośnik. Zajmiemy się wymianą górnego mocowania i łożyska amortyzatora. Musimy to zrobić, bo mi tłucze to cholerstwo, bo z lewej strony tylko na razie. Tutaj z lewej strony słyszałem, że nie trzeba wyciągać osi, bo z prawej mamy napędową, ona jest grubsza i nie pozwala po prostu, żeby amortyzator zszedł na dół bardziej, a z lewej strony niby ma pójść łatwo, także zobaczymy. Także co, zrobimy to oczywiście jak najprostszym sposobem, żeby się nie bawić. Do takich filmików jest tyle przygotowań, tu trzeba prąd podłączyć, tu tamto, tu sramto, pełno rzeczy. Ale dobra, mamy tu łożysko. To łożysko takie duże jest. Ja myślałem, że to będzie takie jak polo tam montowałem, tam takie malutkie, a tu takie kurde. Tu chyba od razu sprężyna od dołu idzie, że tu taki jest metal. Ale dobrze. Przynajmniej wszystko tam będzie wymienione. No i co? Sprawdzimy sobie, jak to tam wygląda. Pewnie za jakiś czas będzie trzeba amortyzatory wymienić, ale na razie sobie odpuszczę. To zrobimy przy okazji wymiany amortyzatorów, zrobimy tamtą stronę, a na razie tą, bo chcę zobaczyć, czy to na pewno tą, bo kurwa, jak się okaże, że nie to. Ale raczej to, no bo tam się ruszało, także to musi być to. Wam pokażę, bo tutaj nie będziemy się pierdolić z tą zwrotnicą. Tutaj mamy po prostu profesjonalny sprzęt. Zauważyłem, że tam jak robią, to mają takie śmieszne rzeczy. Takie coś i to służy do rozwierania tej zwrotnicy tam na amortyzatorze. Jak to się wkręci, to niby ma łatwo pójść, bo jak tam to jest zapieczone, to wiecie, to będziemy się bawić. Dobra, bierzemy się do roboty, bo co, zabezpieczone, będzie dobrze i w piach. No i co? Ciekawe, czy się ten łącznik stabilizatora odkręci, co go robiliśmy 2 lata temu jakoś już powoli. Zaraz zobaczymy. Powinien się odkręcić, no bez przesady, nie? Środka druciana. Też ja już tutaj trochę czyściłem, ale doczyszczę. O kurde, krzywy ten pieniądz. No i co, panowie, jeszcze zanim tam zaczniemy grzebać, to uznałem, że odkręcimy sobie te mocowanie z góry, bo może być później kłopot. Także biorę sobie, znaczy lepiej w sumie jak macie jeszcze samochód na ziemi i nie podniesiony, ale teraz chyba kluczem udarowym też pójdzie, także może nie będzie problemu. Mam przeduszkę i nasadkę udarową 13. Idzie, całkiem nie odkręcamy, tylko tak opuszczę. Także możemy iść na dół, tam będzie gorzej może, znaczy może na pewno będzie, ale na razie sobie je tak, o, jest złapane, jak coś to kręcamy. Najpierw sobie będziemy odkręcać ten łącznik może, żeby już się nie stresować, chociaż chyba bardziej bym się stresował tamtym cholerstwem drugim. 17, tak, pamiętam, bo kogoś diabli niosą. Poszło. I to jak? Trochę będzie prężyć, będzie tu trzeba zarelewarkiem trochę podtegować. Do góry nie poleci. Teraz by trzeba było podnieść trochę tutaj. Tylko lepiej to zdjąć czy tamto? Dobra. Będzie tak naprężony. Ten skurwysyn. Ok, poszło. Poszło bardzo ładnie. O, nawet luźno jest. Bardzo dobra robota. Ciekawe, czy już jest rozjebany ten. Nie, chodzi jak nowy. Musiał coś mi zabezpieczyć to. To kiedyś to się nie odkręci tego. Dobra, tu bym musiał tą opaskę jeszcze przeciąć, bo ona tutaj ma przewód hamulcowy. Tu może nie, ale to... Nie, bo to nie jest przewód hamulcowy, tylko od tego.
czujnika. Albo nie świeci, albo mnie to razi, albo nie wiem. O, dobra. Poszło. Wszystko jest. Robić się nie chce. Wszystko jest. Dobra. O, możemy od razu sobie model amortyzatora sprawdzić, jaki tu jest. Tak z ciekawości. Widzicie, że tam jakieś chyba były amortyzatory do wersji terenowych, jakieś takie dziwne. Czytałem. O, zaraz sobie zdjęcie zrobię. To oryginalny jeszcze. O, jak ładny. Może jeszcze dobry. Byś już wszystko chciał wyrzucać. No i teraz ostatnia śruba. Teraz bym mógł w sumie to poluzować chyba sobie, nie? Czy nie bardzo? Nie, mógłbym. Nie zaciekała, bo patrzcie, tutaj mamy taki, ja mam ten klucz, ten S-Spline, nie wiem, w każdym razie. I tutaj mamy też, tutaj mamy zwykłą nakrętkę, w sensie. To chyba z tej strony spróbujemy, jak nie będzie szło, no to weźmiemy ten, ale nie chciałbym tego używać, bo może się to obrobić zaraz. Zobaczymy. 18? Nie za bardzo. Zaraz rozwalisz nasadkę. Już się schody zaczynają chyba. Chyba to jest ten moment. Na zwykły klucz może. To się będzie trzeba posiłować. Niestety. Nie ma nic za darmo. O! Ciekawe. No. Ciekawe. Jeden klucz jest tylko naprawdę. Taki idiotyczny. Klucze wymyślają. Tak ludzki klucz masz, człowieku. To lepiej sobie weź płaski. Nie wiadomo czy mam. Znowu dają jakieś takie klucze jak 18. Co to za klucz jest? Jakieś takie dziwne klucze. Teraz pojadę do sklepu i kupię na chyba. No, nie wiem co zrobię. Nie dość, że jest taki dziwny, to jeszcze to nie chcę wejść, bo jest śruba długa. No, już obrabia się chyba. Chyba nie będzie to zbierać z tego klucza. Bez tego klucza to dupę zrobimy, a nie amortyzatory. Chyba, że jeszcze ten splinem próbujemy, ale to jest ryzykowne. To jest ryzykowne. I to się w ogóle obrobi. Ale możemy spróbować. Dobra. Takie dziadostwo. Pewnie nic z tego nie będzie. No jeszcze, żeby to pasowało. Pasuje. Nie, człowieku. Rozwalisz śrubę. Rozwalisz śrubę. Co to za idiota zrobił taką śrubę? No. Takie są schody właśnie. Później jakiś dziwny klucz. 11. Same jakieś dziwne klucze, no. Namocowany tutaj już idzie sobie. Nie idzie, człowieku. Dokręć tam te 13 z góry trochę, bo potrzebnie tak to zrobiłem, no ale myślałem, że to fajnie pójdzie. Łudziłem się, że to fajnie pójdzie. A wiecie co jeszcze mam? Ja mam tutaj kurwa taką tą lancę półmetrową. Może to by było dobre. No, mam tą kurwa tego, co miałem do... Jest ryzyko, że śrubę urwiemy, no ale... Są takie rzeczy tutaj. Może po to pójdę. Jeszcze spróbujemy kluczem. Nie ma szans, człowieku. Parę młotków trzeba tu dać. Prawdopodobnie. No i co? Mówią, że im większa dźwignia, tym głupszy mechanik. Ale może nie. Może nie. O, jak to nie da rady, to nie wiem co da rady. Trochę dokręćmy ją.
dokręcić, żeby móc odkręcić. Jeszcze, żeby tego nie spryskiwał niczym. Było oczyszczone, spryskane, kurde, 2 tygodnie temu. To jest ciekawa sprawa. Wiecie, można zrobić jeszcze dłuższą dźwignię, ale czy tu się śruba nie upierdoli? O, idzie coś. Tylko nie wiadomo, czy śruba. Ciężko jest, skurwysyn, ale idzie. Idzie. Teraz będzie się, widzicie, zaopatrzyć klucz 18 do następnej roboty, żeby trochę ją wybić. Ale to już siła razy masa. Tak, teraz tylko będziecie się kręcić razem z wszystkim. Kurwa, też też dobrze wymyślił. Teraz będzie trzeba przytrzymać tym zasranym S-Plinem. Ładnie śrubka się kręci. Wolałbym, widzicie, tego nie używać S-Plina, bo on to jest podejrzane. Te torksy wszystkie. Te wszystkie torksy. Niby dobre, a wszystko się opóźni. Jak te imbusy, wszystkie, wszystko. To musi wszystko dobrze pasować, bo inaczej jest lipa. Nie wiem, czy to może być oryginał. Czy to kurwa ktoś. Borgino. No najlepiej by było nowy amortyzator, wszystko nowe założyć, się nie pierdolić, ale co zrobić. Taki budżet to taka robota. Teraz pytanie, który będzie pasował? Ten krótszy czy ten dłuższy? Grubszy czy cieńszy? Sprawdzi najpierw ten grubszy. Jak będzie grubszy, to lepiej rozszerzy. Pytanie, jak być czy nie być? Być albo nie być. To jest coś takiego. I to jak się przekręci, to rozszerza po prostu. Jakaś blaszka jest zasrana. Po tą blaszkę tutaj dał. Po tą blaszkę tutaj dał. Hał, hał, hał. Srał, srał, srał. Zobaczmy. Ten jest za cienki. Cienki bolek, kurde. Nie wiem, gdzie go dałem. Gubię tutaj z tym wszystkim. Się z wszystkim gubię. Pełno kluczy porozrzucanych. Pełno kluczy porozrzucanych i później się dziwisz, o jest. I co panowie, nie ma cudów. Moje gadżety nie zadziałały. I trzeba wyjść tradycyjną metodą. Czyli co, bierzemy przecinak i będziemy stukać dookoła, no bo co zrobić? Nic to nie da. Raz tu, raz tu. Ta lampka jest dziwna. Sam ją robiłem. Ops. I co jakiś czas podlejemy WD-40. Może wychodzi. Bym się bardzo ucieszył. Wydaje się, że wychodzi. Chyba tak, bo tutaj chyba tak nie było napięte. Może mi się wydaje. A nie wychodzi ani wcale. Może wychodzi. Dawaj, no. Pozytywnie trzeba myśleć. Wychodzi. Widzicie, panowie, po tym pukaniu, aż ta blaszka na dole zeszła, udało się ten rozpierak włożyć. Zobaczymy, czy to teraz lepiej pójdzie. No już wyszedł, widać, ten amortyzator. Tą moją chałupniczą metodą, ale może pójdzie lepiej teraz. Chcąc, nie chcąc, zawsze trzeba tego młotka użyć. Nie ma opcji, że nie. O, już wypadło. Tak to trzymało, jak skurwysyn. I jeszcze troszkę w dół. A, już tu ci nie pójdzie, bo ci lewarek trzyma, idioto. To byś kurwa wymyślił. No, to byś sobie jeszcze klepał z tym lewarkiem, idioto. Znowu się oprzy na tym i znowu ci nie pójdzie. Tak coś czułem, że tak będzie. Trochę. Cops. Dobrze. Wychodzi. Wychodzi. Bardzo ładnie wychodzi. Och.
Ładnie jest, dobra. Teraz górę odciągamy. Będzie można wyjmować w końcu to, kurwa, ile to zeszło znowu na to. Odkręcam górę. Czy sobie zdjęcie zrobiłem, żeby wiedzieć mniej więcej, jak to było, ale nie wiem, czy mi się zdjęcie zrobiło. O. O. Trzymam gnoja. Jest, jest. Kurde, strach to mieć teraz. Strach to ruszać. Teraz trzeba to wynieść stąd. Nie wygląda źle. Tutaj kurwa jak nówka. Od strony karoserii. Z góry. To i tak, bo trzeba, jak będziemy robić, to wszystko ładnie wyczyścić. Wszystko woskiem zrobić. Teraz taka robota, wiecie. Nie wiem. Ale tu mam ściągacze. Nawet, kurde, nie wiem do czego to jest w tych ściągaczach, bo w sumie nie patrzyłem jeszcze. Ale trudno. Tutaj moje przedłużki jeszcze, jak robiłem w polo. No i co? Znalazłem chyba uszkodzenie. Widzicie tutaj, jaka tu jest szpara? Jest skrzywione coś. I tak nie ma z drugiej strony i to by się zgadzało, nie? Jak się ten MacPherson ustawił, to były te stuki, nie? A później ich nie było znowu. Także jest wywalony. Sprężynki też będzie trzeba niedługo trochę odświeżyć, bo farba schodzi. Twardość. Trzy czerwone, dwa niebieskie. Tak się chyba twardość oznacza, nie? To znaczy, że jakie one są. Bo nie wiem. Dobra, wyszedłem z tym na dwór, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. Ściągacze są takie, a nie inne. Siła jak skurwysyn, coś takiego. Nie wiadomo, czy to bezpieczne, ale tak się udało. Zobaczymy. No i co, panowie? Lepiej, kurwa, tego nie ruszać teraz, bo jak strzeli... Nie, nie strzeli, bo tu już jest ściśnięte, ale może jeszcze trochę dociągnę. Po imbus. Dziwni ludzie tu chodzą ogólnie. Jak zaczynam robić robotę. Gdzie tu znaleźć tokarza, kurwa? Pokaż, nie tokarz! Się nie pytałem, co ma wyjść. Takie, że tutaj wchodzi ta osłona. O, człowieku. Jakiś odbój w ogóle jest. Odbojnik. Ciekawe, jak to miał być, tak? Czy to... O kurwa, całe rozjebałeś łożysko już. Łożysko się rozpierdoliło. Kurwa. Teraz kuleczki trzeba pozbierać. Dobra, chuj z tym. Ta poduszka może jeszcze dobra. Nie dobra, bo już jest pokrzywiona. Dobra, bo oczywiście zapomniałem, jak to było. Ale... Najpierw wchodzi łożysko, później dopiero ten odbój tutaj jest mocowany i to dopiero wchodzi na to, a na to jeszcze musi tu przejść osłona. Naciągnięta musi być tu jakoś, albo tak włożona, chyba tak. Trzeba włożyć tutaj w rowek, no nie wiem. Wydaje mi się, że to dobry jest jeszcze ten amortyzator. Tamtą stronę będę wymieniał i tak, bo jest chyba krzywy. To też się trzeba go przytrzymać. Teraz to złapać szybko śrubką. Zakrętką znaczy. O, cyk. Chyba wszystko jest dobrze. O, ten amortyzator był chyba
ta sprężyna by musiała tutaj do końca przyjść. O, tutaj na, zaprzeć się na to skurwysyństwo na końcu i teraz można to skręcać powoli. Mam nadzieję, że wszystko dobrze jest. Chyba się tu nic nie da spierdolić. Nie? Chyba tak. Nigdy takich napraw oczywiście nie robiłem, także nie wiem. Ale dobrze będzie. Tą stronę? Tą. I dobrze to pierdolić. Dobrze jest. Gitarowo. Ładna robota. Czemu to tak krzywo znowu jest? Może tak ma być. No ale nie jest taka rozwalona jak tamto było. No i co panowie, tutaj sobie miarę wyczyściłem. Tu góra też. Spryskane WD-40. Teraz zobaczymy, czy wejdzie, bo trochę tutaj spróbowałem łomem sobie to troszkę rozszerzyć, delikatnie, ale nie wiem, czy to się w ogóle rozszerzyło. Także jak nie rozszerzyło, to zaraz wam dogram, a jak będzie dobrze, to zobaczymy, czy to lepiej włożyć najpierw tu, czy z góry. Czy z góry to zrobić, ile warkiem dopchać do góry. Dobra, panowie, spróbujemy to włożyć, później dopchać do góry lewarkiem. Bardzo dobry plan. Mniej więcej ta góra jest ustawiona, żeby tam na górze pasowało. Zobaczy to swoje. Nie damy rady. Do góry lewarkiem, hops, hops, hops i będzie. Nie wiadomo, kiedy on się... Nie. Troszkę je wyczyścimy, żeby nie było. Że chujowa robota. I co, panowie, dobrze, że tam coś mi nie pasowało, bo jeszcze ten kabelek musiałem dobrze przełożyć, żeby on tu był tak, tak, dopiero tu i dopiero tak. Tu jeszcze mi brakuje takiej opaski, będzie trzeba, jak będzie się nowe amortyzatory zamawiać, to tutaj taki trzymak jest na te odboje. Dobra, i co, teraz lecimy lewarkiem do góry. Słuchajcie, jeszcze mam taki pomysł, bo mi to nie chciało iść, ale teraz sobie pojadłem, przemyślałem sprawę. Może tam z góry na razie odczepię, to on będzie miał lepszy kąt, żeby tutaj wejść, a później najwyżej się go na górze podłapie, to nie będzie problem, nie? I co, panowie, chyba weszło tak, jak to miało wejść. Co zrobiłem? Tutaj cały ten podnośnik, już nawet nie używałem tych moich rozpórek, bo myślałem, że coś to da, ale one chyba są za cienkie i powinny jeszcze bardziej to rozpierać. W każdym razie wziąłem podnośnikiem tutaj i tak po prostu kręciłem lewo-prawo tym amortyzatorem i jakoś tam weszło to na te swoje miejsce. Jest ok, bo tam sprawdziłem, bo to weszło tam, tam jest taka blaszka z tyłu i to na otwór wchodzi, także tu dobrze weszło. Na górze już też jest przykręcone, ale nie pytajcie, ile z tym roboty wszystkim. Dobrze, że sobie to wziąłem jako taką testową robotę na razie. Będę wiedział, do czegoś tutaj na co się przygotować, jakie klucze kupić, bo ta 18 to wiecie, to był taki kurde, uda się albo nie uda, nie? A ja lubię pewne rozwiązania, żadnych tam później, żeby nie było niespodzianek później po drodze, ale myślę, że jest ok. Nie wiem teraz kurde, jak ten amortyzator zrobić, żeby był w miarę równo. Ale tu chyba tylko się liczy wysokość, tu nie ma raczej problemu z tym, żeby on był trochę lewo, trochę prawo, mam nadzieję. A zresztą tam zobaczymy, jak będzie krzywo, to można go przestawić, będziemy jechać. Dobra, idę na razie. Już myślałem, że dzisiaj tego nie zrobię, bo powiem wam, z wywaleniem tego amortyzatora nie było tyle roboty, co z włożeniem go, no ale trudno, dobra. Zakręcam to wszystko i zobaczymy, jak to będzie. Co, panowie, jestem następnego dnia już. Jaki bajzer wczoraj zostawiłem. Masakra. Ajajajajaj. Muszę to poskładać dzisiaj. Jeszcze wczoraj troszkę sobie śrubę wyczyściłem. Od co łapie amortyzator.
trzeba tu poskładać, ale już wszystko siedzi, tylko to trzeba wszystko zmontować i będzie chodzić chyba, żeby łatwiej weszło mi tutaj, nie będę się, a później jak będziemy robić coś tu przy amortyzatorach kiedyś, to żeby po prostu łatwiej wyszło. Troszkę smaru, ale tu plastiki kurwa porysowałem tym amortyzatorem, ale co tam, manewrowałem. Jak będę kupował, to muszę taki dłuższy kupić, ten taki udarowy najlepiej. Dobrze. Dobra, przewód zamontowany, chyba tak to ma być z tej strony. Tak przynajmniej wywnioskowałem, no ale później ewentualnie zobaczę, ale raczej tak, bo nie możemy takiej opcji, żeby to inaczej mogło być. Dobra, góra tam mniej więcej dokręcona, później się jeszcze dokręci, bo jak przyjdzie ciężar, no to wiadomo. Teraz sobie podniesiemy trochę i tutaj będzie tak. Tutaj musimy jeszcze spiąć te kabelki zaraz. Powiedzcie mi, jak się nazywa ta obejma, co tutaj idzie na ten kabel, żebym go tak nie musiał... To jest jakaś obejma, nie mogę tego znaleźć. Jakby to się miało nazywać. A, jeszcze wam nie pokazałem, tutaj sobie zrobiłem, bo mi było niewygodnie na pieńku, to sobie dałem stary filterek, elegancko. Można. Dobra, zmontowane. Zaraz robimy próbę przy wyjeździe do garażu, bo zawsze jak przez ten próg tam przejeżdżałem, to było słychać takie stukanie. Jak teraz nie będzie, to znaczy, że jest dobrze. O, coś go dusi. Może mało paliwa i przez to jakieś resztki zastysy. Kurwa, dalej coś jest. Nie gadaj. To gdzie to jest ten luz? Niemożliwe. Także taka naprawa, ale niekoniecznie skuteczna. Niekoniecznie skuteczna. No ale coś było z tą poduszką, bo tam ją dokręcałem wcześniej i tam mi na niej stukało, także z nią też było coś nie tak. Ale widocznie to nie jest to, co tam stuka. Łącznik stabilizatora raczej nie, no bo przecież nowe są. Chyba, że już się wybiły. Bo kurde, niby one są nowe, niby luzów nie ma. Jakieś mam dziwne podejrzenie, że to mogą być one. Ale to muszę teraz dokładnie wszystko wybadać. Już przynajmniej z jednej strony mamy wymienione, także... Na następny raz będzie mniej roboty. Wiemy co i jak, także... Chociaż tyle dobrze, ale ja muszę dalej szukać, niestety. Także co, dzięki za obejrzenie, do następnego, na razie i cześć. Oj, masz, kurwa, wymieniaczu. Wiecie co, chyba znalazłem. To była ta moja chałupnicza metoda, ale tym razem bez koła. Za duży luz jest, tak coś czułem, że właśnie coś może być z tym drążkiem stabilizatora, ale za duży luz tu jest. Między tą gumą, a tym drążkiem. I to przez to stuka. Tak tego nie czuć, ale nie ma też tego dźwięku, co był wcześniej, więc coś też było z tą poduszką na pewno. Jak tu się wejdę, no to wszystko jest kurwa takie, wiecie, bardzo chłopnicze, ale jak tu się zacznie szarpać, to jest taki luz. Także te gumy chyba będą do wymiany, a one są dość tanie, to nie jest problem, tylko chujowa jest wymiana ich. Muszę sobie jakieś łomy fajne kupić. Bo to jest kurwa, jak chcecie jakieś zawieszenie sprawdzać, to jest bardzo potrzebne. O! No, czemu on tak chodzi? Tak ma chodzić? Ten drążek? Czy on ma być w miejscu? W ogóle tak dziwnie chodzi, ja nie wiem. Ma być taki. Tak to jest z tymi luzami na zawieszeniu, kurwa. Jedno zrobisz, to drugie też trzeba będzie. No, to to. Chociaż on ma taki luz na lewo, prawo. Nie powinno to czegoś trzymać? Czy te tuleje to tylko trzymają? No i co panowie, oczywiście po naszych przestawieniach amortyzatora troszkę się zbieżność przestawiła i teraz znosi samochód na lewo, ale nie będę jechał oczywiście na stację i płacił 140 zł, bo tam mają całą tak jakby geometrię,